No i kochani, to jest moje drugie wyjście z lotniska w Salonikach. Bo tak się złożyło, że anioł zaspał. No cóż, zdarza się najlepszym. Dzisiaj były urodziny jej chłopaka, więc mieli prawo, że tak powiem, nacieszyć się sobą, zanim nieproszony gość, którego w dodatku nie znali, zwalił im się na głowę. Teraz muszę się dobrze rozejrzeć. Patrzcie, czy widzicie gdzieś czarne Peugeot kierowane przez anioła o czerwonych włosach. Miałam iść tam, gdzie są taksi. Taksi są tutaj. Pytanie, czy taksi są jeszcze gdzieś? No ale na pewno mnie tutaj nie zostawi, skoro dzwoniła, że zaraz przyjedzie, prawda? Uwaga, jest czarne Peugeot, jest czarne Peugeot. No. No i wygląda na to, że jednak nie będę spała na lotnisku. Widzicie? Światełka awaryjne włączone. Wiecie co? Pierwszy raz będę spać w domu osoby, której nie znam. Powiem, że jest to swego rodzaju dziwne doświadczenie, ale między nami, zwierzolubami. Hello, Effie. Nice to meet you. I'm here. No i to jest nasza Effie, to jest nasz anioł, tu i buziaka. I'm so sorry, you were waiting. Don't worry, na razie. Oh, my